przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały również dotyczące bezpieczeństwa. Pan Marek Ziemiański. To jest kolejna pula środków. To jest pula środków przeznaczona na bezpieczeństwo w ramach programu Bezpieczny Kraków. Również na policję, również te same można powiedzieć trudności proceduralne zablokowały wydatkowanie tych środków. A jako, że inna pula w inny sposób muszą być wydatkowane, tutaj Straż Pożarna również jest realizatorem tego i oni wskazali jako również niezbędny element wyposażenia zakup odkurzacza przemysłowego. W zasadzie to jest urządzenie, które umożliwia zebranie szlamu i pozostałości tego filmu wodnego po odpompowaniu pompami. Mieliśmy tutaj taki przypadek, zresztą w tym budynku na samym dole była zalana piwnica w wyniku tam wysokiego poziomu opadów. Wybiły studzienki kanalizacyjne, zalało całą piwnicę. Pompami zostało to wszystko odpompowane, a reszta tego szlamu była porzucona właśnie takim odkurzaczem odpompowywana. Więc najwyższy czas, żeby jednostka Straży Pożarnej miała takie urządzenie na stanie. Dziękuję. Dziękuję, panie Marku. Otwieram dyskusję. Czy komisje opiniowały to? Komisja Praworządności po raz kolejny jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy ktoś chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy tą uchwałę.